powstanie instytucja, która będzie ważna dla wszystkich Polaków, tych w kraju, jak i poza granicami. Uważamy, że to zobowiązanie naszego pokolenia, by upamiętnić ten wielki historyczny, społeczny proces i dać Polakom z kraju, jak i z zagranicy, szansę, by zbierać pamiątki, upamiętniać to ważne dla historii naszego kraju doświadczenie. Muzeum Emigracji znajdzie się w budynku Dworca Morskiego, który sam w sobie jest już wartościowym eksponatem. Jest to obiekt wpisany na listę zabytków bardzo słusznie, bo prezentuje duże wartości zarówno w zakresie kompozycji architektonicznej, jak i rozwiązań inżynierskich. Szczególnie ciekawym obiektem jest łupina przykrywająca ten duży hol, w którym stoimy. Łupina o rozpiętości blisko 20 metrów, wykonstruowana przez słynne niemieckie biuro projektowe Dyckerhoff & Widmann, studio projektowe specjalizujące się w cienkościennych konstrukcjach żelbetowych. Wystarczy, że wymienię dwa obiekty, których byli autorami. Tak zwana Hala Stulecia, w okresie PRL-u zwana Halą Ludową we Wrocławiu, wpisana już na listę światowego dziedzictwa. Słynne dzieło architekta Maxa Berga, które nie mogłoby powstać, gdyby nie praca inżynierów, konstruktorów ze studia Dyckerhoff & Widmann. To studio mieściło się w Dreźnie, a jego katowicki oddział nadzorował wykonanie projektu dla Dworca Morskiego. Projekt wykonany przez nich nosi datę 1932 rok. Mniej więcej w tym samym czasie Dyckerhoff & Widmann zaprojektowali planetarium w Dreźnie. Planetarium, którym kopuła o średnicy 25 metrów jest wykonstruowana z żelbetu o grubości 6 cm. To niebywałe osiągnięcie inżynierskie. Firma Dyckerhoff & Widmann wpisała się na trwałe w historię architektury europejskiej, architektury i budownictwa. I możemy być dumni i szczycić się tym, że jedno z ich osiągnięć, jedno z ich dzieł znajduje się na terenie naszego miasta. Jest nim właśnie Dworzec Morski w Gdyni, który będzie miejscem urządzenia Muzeum Emigracji, bo w latach 30. był rzeczywiście miejscem, przez które w świat ruszali nasi emigranci, ale co warto również zaznaczyć, poprzez który wracali do Polski reemigranci. No, było ich wtedy oczywiście nieco mniej niż tych wyjeżdżających, niemniej jednak warto odnotować, że ruch odbywał się tutaj w obydwie strony.